Cześć, tu Szaldej i dzisiaj zapraszam do rozpakowania paczki ze sklepu Kolba. Zamówiłem nowy nożek oraz walizkę na broń, w której mam zamiar przechowywać moje noże. Zobaczymy, jak to wygląda. Biorę się za rozpakowanie paczki. Paczkę będę rozpakowywał nożem Magnum by Boker. To jest model Miu. O walizce będę mówił później. Nóż, który do mnie przyszedł, to jest Kershaw. To jest model Barricade 8650. Okay. Dobrze. I to jest taki oto nożyk. Coś tutaj więcej dali? Ważne informacje. Ok. Czy instrukcja obsługi ogólnie noży Kershaw? Ok. Dobrze. Taki nożyk mi przyszedł. I co na pierwszy rzut oka? Na pierwszy rzut oka nożyk jest pomarańczowy, lekki. Mamy tutaj zbijak do szyb, głęboko noszony, otwierany fliperem. Fliper działa dość ciężko. No, kołkiem. Ciężko się otwiera. Musi się chyba wyrobić, bo chodzi dość ciężko. Jest sprężynka, która pomaga mu się otworzyć. Dobra, pierwsze wrażenie. Nóż fajnie naostrzony. Lekki luz. Blokada działa ciężko i blokada jest taka bardzo cieniutkie jest blachy. Zachodzi ona na 30%. No tutaj jeśli chodzi o blokadę, no to jest słaba. Klips jest głęboko noszony, ale jest noszony tip down. Okładki, taki tani plastik, ale są w miarę w porządku, jeśli chodzi o dotyk. Jeśli chodzi o to jego trzymanie w ręce, to jest w porządku. Nie ma jumpingu. Tutaj jelec ładnie będzie chronił palec wskazujący przed wjechaniem na ostrze. Tutaj mamy przyrząd do cięcia pasów, zbijak do szyb. Nawet mi się podoba ten nóż. Jest to ciekawa pozycja. Proszę, już się wyrobił. Tak. Czy kołkiem się ładnie otwiera? Kołkiem ciężko chodzi. Tak, nie jestem w stanie. Tylko flipper. Flipperem idzie od razu. Flipper delikatnie idzie. Ma tą sprężynę jednak. Dzięki tej sprężynie otwiera się tak lekko. Mamy możliwość przepięcia klipsa. Stracimy możliwość korzystania z przecinaka do pasów. Raczej nie będę tego robił, bo myślę, że ten nóż będzie po prostu miewał cię. Ogólnie wygląda w porządku. Kolor czarny. Nie wiem, czy będzie schodziło. Mam nadzieję, że nie. Nie będzie to samo, co w Ontario Racie, że mi całe to zeszło. Tutaj tak mamy napis China 8650 patented 8CR13 MOV stal. Estetycznie jest to zrobione. Wszystko jest tutaj w miarę równiutkie. Co ciekawe, dość duża jest przestrzeń tutaj na ostrze. Natomiast linersy są bardzo cienkie. Okładki też są w miarę cienkie, ale nóż mógł być cieńszy jeszcze. Ale okej, no tak projektant zrobił. Tak jest, no widzę, że jest bardzo dużo luzu, jeśli chodzi o miejsce na ostrze. Myślę, że to kwestia designu. Zastosowali cieńsze linersy, cieńsze okładki, po to, żeby był lżejszy. I dla mnie to jest zabieg jak najbardziej w porządku. Tylko mówię, że tak po prostu tutaj jest w tym nożu i to dla mnie jest takie lekkie zaskoczenie, na przykład po tym nożyku. No tej grubościowo jest duża różnica. Tu jest wąski, ale jest gruby. Natomiast ten jest tutaj szerszy, ale tu jest chudszy. Szczerze, jak tego dotykam, to jest taki tański chinol. Natomiast tutaj... Nie, tutaj tego nie mam wrażenia. Tak wygląda, ile kosztuje. Więc tutaj jak najbardziej w porządku. I fajny klikacz. Od jutra zaczynam go nosić przy sobie. Bardzo mi się podoba ten kolor. Minus. Nie ma żadnego otworu na linkę. Dobrze, w takim razie dziękuję wszystkim za uwagę. Szaldej.